Kochani, teraz przechodzimy do części drugiej, czyli sytuacje, jeżeli chodzi o wizerunki w kościele pierwszych wieków. I teraz tak, czyli tutaj oczywiście będziemy się posługiwać tą cezurą konstantyńską, tak? Czyli uznamy ten punkt widzenia naszych kochanych braci protestantów, że kościół po Konstantynie jest to taki zły, fair, okropny, tak? I w ogóle, no, że do Konstantyna był w porządku, chociaż różni też mają różne zdania na ten temat i niektórzy szukają też jakichś tam zaczątków, oczywiście błędów, ale tutaj zastanowimy się rzeczywiście, jak Kościół głównie w drugim, a przede wszystkim w trzecim wieku patrzył na kwestie wizerunków, kultu wizerunków i tak dalej. Słuchajcie, więc tak, trzeba być tutaj szczerym. Początkowy Kościół był dosyć ikonoklastyczny. Co to jest ikonoklazm? Czyli właśnie ta niechęć do wizerunków, tak? I teraz tak. Taki dokument jak Konstytucje Apostolskie wykluczają z kościoła prostytutki, właścicieli lupanarów, tych, którzy produkują bałwany i malarzy. Oczywiście chodzi tutaj o bałwany pogańskie i malarzy rysunków pogańskich. Tak? Ireneusz z Lyonu pisał o gnostyckich karpokracjanach, którzy mieli wizerunki Jezusa oraz pogańskich filozofów, które tak samo się kłaniali. To w piśmie, czasopiśmie, piśmie Ireneusza z Lyonu, to był taki święty z II wieku, tak, adversus heresis. On w ogóle zajmował się wszystkimi herezjami. No, chciałbym mieć teraz takich świętych, którzy zwalczają wszystkie herezje. Czyli tak, jacyś karpokracjanie, gnostycy, którzy mają figurę Jezusa, obok figurę Platona, obok figurę Arystotelesa i tak samo się do nich modlą. No, coś takiego to my się w żadnym kościele katolickim nigdy nie uświadczymy. Nawet pomijając to, że na przykład Arystoteles cieszy się wielkim szacunkiem w kościele katolickim. Tak, tomizm, neotomizm i w ogóle. No, ale żeby modlić się do Arystotelesa, to już trzeba mieć naprawdę tutaj troszeczkę powalone. I teraz najciekawsza rzecz. Synod w Elwirze. Elwira to jest taka miejscowość w Hiszpanii, już nieistniejąca. I teraz synod w Elwirze, kiedy dokładnie miał miejsce, nie wiadomo. Prawdopodobnie w 306, ale to też nie jest pewne. Czyli w zasadzie jeszcze za Dioklecjana, tak? A czy nie? Już po Dioklecjanie, chyba rok, ale jeszcze przed przełomem konstantyńskim. I tam mamy kanon 36. I co on mówi? Nie wolno malować na ścianach tego, co jest przedmiotem kultu i uwielbienia. Czyli mamy tutaj rzeczywiście ten lokalny synod. Pamiętajmy, synod tylko lokalny. W nim uczestniczyło 19 biskupów i 26 prezbiterów. Czyli nie było to, broń Boże, zebranie całego kościoła. No tutaj wypowiedziało się zdecydowanie ikonoklastycznie, ale żebyśmy tak bardziej po katolicku spojrzeli na ten synod, to jeszcze chciałbym tutaj kanon 33 przytoczyć, chociaż jest w innym temacie. Synod zabrania stanowczo, aby biskupi, kapłani i diakoni oraz wszyscy duchowni będący w służbie ołtarza współżyli z żonami i mieli dzieci. Kto by zaś to czynił, powinien być pozbawiony godności duchownej. Czyli widzimy tutaj, że jakby ten synod w Elwirze opowiedział się zdecydowanie za celibatem. Takim trochę śmiesznym celibatem, bo celibatem z żoną, ale celibatem duchownych w służbie ołtarza. 100% katolicyzm. Ale oczywiście i teraz musimy na to spojrzeć tak troszeczkę ewolucyjnie, to znaczy, że rzeczywiście ten początkowy kościół, który był bardzo restrykcyjny, tak? O wiele bardziej niż teraz i o wiele bardziej niż średniowieczny kościół pod wieloma względami. Przede wszystkim spójrzcie sobie na wszystkie kwestie dotyczące pokuty, tak? Na przykład tu Tertulian uznawał i chyba Klemens Aleksandryjski też, że grzesznik może się pojednać z kościołem, tak? Jeżeli zgrzeszył, ale tylko raz. Tylko raz, tak? Więc był bardzo restrykcyjny i także w kwestii wizerunków, ale to się powoli przełamywało. Przełamywało się, trzeba przyznać, oddolnie. Znaczy rzeczywiście prosty lud chrześcijański coraz bardziej, taki oczywiście niewyartykułowany w sposób, ale w pewien sposób domagał się dopuszczenia wizerunków do kultu. I na przykład to widać na przykład w piśmie Klemensa Aleksandryjskiego, wychowawca, który pisze coś takiego. Jeżeli chrześcijanie chciałby mieć sygnet będący wyrazem jego wiary, powinien udać się do grawera i wybrać sobie takie wyobrażenie, którym można nadać znaczenie chrześcijańskie. Klemens Aleksandryjski, tak, wielka postać kościoła egipskiego, przełom II-III wieku, kochani, więc tutaj mamy więc widać taką sytuację, że on się musiał w gminie swojej chrześcijańskiej spotykać z takimi sytuacjami, że chrześcijanie chcieli jakoś na zewnątrz to manifestować, tak? Chcieli jakoś to podkreślać. To jest u prostych ludzi, ja też jestem prostym człowiekiem, bardzo naturalne, tak? Z czymś mamy związek jakiś uczuciowy, jakoś zewnętrznie to pokazać. To widać wszędzie, w polityce, w sporcie i w religii też, po prostu. Dlatego, że religia jest
tworem boskoludzkim. I tutaj także liczą się pewne naturalne odruchy psychologiczne dane nam przez Pana Boga. Więc chrześcijanie chcieli jakoś wyrażać swoją wiarę, więc nie było czegoś takiego jak chrześcijański grawer, więc prawdopodobnie tutaj jakby Klemens zezwalał im na to, na przykład pójdźcie do grawera i to na przykład ten słynny starochrześcijański znak ryby, tak? A przecież Jahwe zabronił w Starym Testamencie, że także co w morzu to nie można sporządzać. A jednak okazuje się, że pierwsi chrześcijanie stosowali znak ryby, tak? Teoretycznie można powiedzieć, że łamali Stary Testament w literze. No ale oczywiście tak naprawdę było to posłuszeństwo Nowemu Testamentowi z ducha. Ale oczywiście najważniejszą rzeczą są katakumby. Katakumby. I teraz musimy sobie pewne rzeczy co do katakumb w ogóle powiedzieć szerzej, żebyśmy wiedzieli w ogóle, z czym się stykamy. Oczywiście katakumby występowały w różnych miejscach, ale najsłynniejsze są w Rzymie. Katakumby to zjawisko paradoksalnie dosyć późne, ponieważ katakumb nie było ani w wieku I, ani w II. No może w II coś się gdzieś zaczęło, ale zaczęło się w wieku III. Hipolit. Ten sam Hipolit od kanonu Hipolita, czyli teraz drugiego kanonu mszalnego, tego, który najczęściej słyszycie w czasie mszy świętej, napisał takie pismo Philosophumena, w którym jakby tutaj podał taką wiadomość, że papież Zefiryn przekazał pieczę nad cmentarzem tutaj Kalikstowi. Zefiryn to był papież, biskup Rzymu, którego pontyfikat przypada na lata 199-217. Kalikst był późniejszym biskupem Rzymu, lata 218-222. Chrześcijanie w tym okresie mieli już gminy chrześcijańskie, miały swoje nieruchomości, cmentarze. Jak to działało? Po prostu Rzymianie w pewien sposób chowali swoich zmarłych w takich zrzeszeniach, takich korporacjach. Cmentarze były korporacyjne, na przykład korporacja jakichś tam rzemieślników, korporacja złotników, korporacja, nie wiem, kurczę, stolarzy, miała swój jakiś teren, na którym chowała ludzi. I w ten sposób troszeczkę chrześcijanie chwycili ten klimat i wykupili daną ziemię, żeby grzebać ludzi z gminy chrześcijańskiej, tak? To, jak zauważa, jak nam pisze, kto nam tutaj pięknie o tym pisze, Cyprian Płucza, by tutaj, że ten teren cmentarza Cyprian Afrykański, tak, święty męczennik z połowy III wieku w swoich pismach mówi o tym, że to jest taka szczególna powinność biskupa, dbać o cmentarz. I teraz po prostu kupiono teren, chowano zmarłych, aż nagle zauważono, kurde, nie zmieszczą się, co robimy, nie da rady dokupić, idziemy w dół. Pierwsze piętro, drugie piętro, tak, zatrudniono kopaczy, zatrudniono ludzi, którzy to wszystko w tym, podobno tam dosyć miękka skała, w której łatwo się ryje, stosunkowo łatwo, tak? Ale nie jakaś taka lita, jakaś skała twarda, tam się nie znam na skałach, to nie wiem, jakie to są najtwardsze. Grunt, że się podobno kopało łatwo, stosunkowo. I oczywiście to była zorganizowana praca gminy pod rządem biskupa. Więc katakumby to przede wszystkim cmentarz. To cmentarz, tak? Cmentarz podziemny, w których mamy, prawda, wykute miejsca, w których się chowa zmarłych. Poszczególne rodziny miały jakieś tam swoje miejsca. I teraz oczywiście chrześcijanie czasem się chronili w katakumbach, chociaż nie było to zbyt skuteczne, ponieważ raczej ludzie wiedzieli, gdzie są chrześcijańskie katakumby, tak? Pamiętajmy, że nie przez cały czas trwały prześladowania, że to było takie okresowe i w czasach takich normalnych, w których nie prześladowano chrześcijan, na liturgię spotykano się w odpowiednich prywatnych domach dostosowanych do kwestii liturgii, o tym jeszcze będziemy mówić. I kochani, jeżeli chodzi o liturgię w katakumbach, to były to liturgie sprawowane głównie na grobach męczenników. O tym nas informuje święty Cyprian właśnie, który mówiłby szczególną troską otaczać ciała męczenników. Data ich śmierci miała być zapisana, by wspominać potem w rocznicę śmierci tych męczenników. Czyli katakumby to nie przede wszystkim miejsce schronienia, a cmentarz. I teraz jak datuje się katakumby? Inskrypcje, tak, po różnych napisach można rozpoznać, który to był okres, oczywiście mówimy o fachowcach, po monetach, które się czasem znajdzie i stylach malarskich. I teraz tak, jakie motywy można spotkać? W ogóle, jeżeli chodzi o poszczególne rysunki w katakumbach, to jeszcze potem na ten temat coś powiemy. Jakie motywy tam można spotkać? Motywy malarskie. Noe na arce, cykl Jonasza, tak? Młodzieńcy w płomieniach, ci młodzieńcy Starego Testamentu wrzuceni przez Nabuchodonozora, Abraham i Izaak, tak? Abraham składający Izaaka, Mojżesz uderzający w skałę, Jezus skrzeszający Łazarza, Jezus i Samarytanka, Adam i Ewa i inne z Nowego i Starego Testamentu. Nie spotykano krzyża i ukrzyżowania.
No, możemy tutaj się domyślać, dlaczego. Być może jeszcze w czasach, kiedy po prostu na co dzień stosowano ukrzyżowanie i widzieli to rzymscy chrześcijanie, byłoby to dla nich zbyt szokujące, takie przedstawienia Chrystusa Pana. No cóż, ja z nimi nie rozmawiałem, także nie wiem dlaczego. I teraz tak, więc jak można spojrzeć na to, tak? Bo jakby nie ulega to wątpliwości, że były tam te zdobienia. I więc jak Kościół do tego podchodził? Prawdopodobnie po prostu ten pewien ruch oddolny zwyciężył i biskupi jakby przymknęli na to oko. Zwyciężyła ta opcja jeszcze w czasach przed Konstantynem jednak tego, żeby stosować te zdobienia. Pamiętajmy o tym, że oczywiście wzorce były pogańskie. Tak, pogańskie. Jak spojrzymy na przykład sobie na rysunek Chrystusa Pana, no on wygląda jak Hermes. Tylko pamiętajmy o jednym, nie liczy się forma, tylko treść. Chodzi mi głównie o na przykład ten rysunek dobrego pasterza, tak? Więc nie liczy się, prawda, tutaj najważniejsza jest treść, tak? Zapożyczono to z pogańskiego malarstwa, gdyż z czegoś trzeba było zapożyczyć. To wszystko byli prości ludzie, którzy dopiero zaczynali rozwijać swoją sztukę. Trzeba było czegoś wyjść, tak? Ale nadano temu nowe chrześcijańskie znaczenie, tak? Na przykład jak symbol ryby, tak? Przecież to nie chodzi o rybę, tylko o Chrystusa. Parę szczegółowych wizerunków z katakumb obejrzymy sobie na samym końcu, dobra? I teraz jeszcze trzeba powiedzieć tak o figurkach. Otóż marmurowe figurki można znaleźć w Muzeum Cleveland. Dobry pasterz około 50 cm, taka figurka i figurka cyklu Jonasza. Jonasz wypluty przez potwora morskiego. Pochodzą one ze wschodu, końcówka III wieku. Ponadto były też budynki kościelne. Eusebiusz z Cezarei wspominał o przedkonstantyńskich budynkach kościelnych w Tyrze, Antiochii i Nikomedii. Nic nie wiadomo, czy były zdobione. Prawdopodobnie nie. Ale teraz najważniejszy budynek, to znaczy Domus Ecclesia w Dura Europos. Co to jest Dura Europos? To takie miasto w dzisiejszej Syrii nieszczęsnej, gdzie toczy się wojna domowa. Było to miasto zniszczone przez Persów w połowie III wieku. W tym mieście znajduje się także zdobiona synagoga, rzecz dość wyjątkowa. I teraz, co tam mamy? I to oczywiście, co zostało w XX wieku, w latach 30. bodajże odkryte przez archeologów, te całe Dura Europos. Otóż mamy Domus Ecclesia, czyli dom dostosowany na potrzeby kościoła. I mamy tam salę, że tak powiem, zebrań, kaplicę, kościół, tak? W których odprawiała się liturgia i tam zdobień nie ma. Nie ma. Ale jest za to baptysterium, gdzie chrzczono ludzi. I tak, i tam, no pamiętamy, że jakby w początkowym okresie kościoła, jeszcze w pierwszym tysiącleciu, baptysterium było oddzielone od kościoła, tak? Nie to, co mamy teraz, że chrzci się w kościele, tak? Kiedyś chrzczono poza liturgią, tak dalej. No, różnie to wyglądało. I teraz tak, wizerunki w baptysterium, to miłosierny Samarytanin, dobry pasterz, wskrzeszenie paralityka, ale Jezus kroczący po wodzie, kobieta przy grobie, tak? Kobiety przy grobie Pana Jezusa, oczywiście. I jeszcze na koniec, takie może pewne wnioski, nie wiem, taka powiedzmy osobista rozkmina. To jest tak, że ja się powiedzmy mogę modlić przed powiedzmy takim obrazkiem, tak? Takim obrazkiem, już niech będzie Pan Jezus. Takim obrazkiem, tak? Widzimy. I teraz tak, załóżmy, że ja złożę rączki i uklęknę sobie przed tym obrazkiem. Przecież ja oczywiście nie jestem na tyle głupi, żeby, mam nadzieję, że tak mnie nie odczytujecie, żeby wierzyć, że ota celuloza to jest Bóg, tak? Że ota celuloza to jest Bóg. Nie no, przecież to jest kompletna bzdura. To mnie do Boga odnosi, tak? Odnosi. Jestem człowiekiem, składam się ze zmysłów. Te zmysły też mnie prowadzą do Boga, tak? Nie da rady tak samym duchem. To jest zmysłowe, tak? Relacja z ludźmi też ma charakter zmysłowy. I to nie chodzi tylko o te relacje, które teraz żeście pomyśleli, ale wszelkie relacje z ludźmi, podanie ręki, przytulenie, ukłonienie się, tak? Kłaniam się komuś. To też jest zmysłowe, bo to oddziałuje na zmysły, tak? Słuchajcie, kochani, więc jakie z tego można wnioski wysnuć? Po pierwsze, nie można powiedzieć, że wizerunki są niebiblijne. Po drugie, Kościół pierwszych wieków po pewnych bólach porodowych, ale jak najbardziej zaakceptował kult wizerunków, który był zjawiskiem jak na możliwości pierwszego chrześcijaństwa masowym. No cóż, jeżeli uznajemy, że te chrześcijaństwo przed Konstantynem to było te prawidłowe, te, na którym powinniśmy się wzorować, że potem zostało popsute, ale przed Konstantynem to w ogóle było fajne, to musimy uznać, że ci chrześcijanie jak najbardziej w swojej religijności odwoływali się także do wizerunków. Dziękuję bardzo. Koniec.